Dzień dobry Państwu, witamy na pokładzie Czerwonego Korsarza. Mamy tutaj gościa ze Śródlądzia, znaczy się, przyjechał i tutaj, co tu robi Pan Korwin Mikke? Witam. Przyjechałem nad morza. Nad morza. Zobaczyć, czy wszyscy kosarze się dobrze sprawują. No generalnie ja wiem, że Ty tam byłeś ostatnio w Jerowie. W Kaszubów byłeś tam, gdzie ty byłeś w ogóle ostatnio tutaj? No, byłem i w Gdyni, byłem w Sopotu. Tak, i w Jestarni byłem, ja pamiętam jeszcze czasy. No, pamiętasz jak kiedyś się spotkaliśmy? Ja tu bywałem 70 lat temu, a ty w Jestarni wszyscy mówili po kaszubsku. A teraz już nie? Teraz już nie. Teraz już tam naleciałości mają takie. Tak. No to wtedy jo. Jak to po kaszubsku, to Jedwódce, to Jedwódce, to kasepska stolica, z nas tak jest alfabet, nie? No ale ja chcę byle se zażyć, to ja miałem czwarte miejsce w zazywaniu tabaki w Chmielnie. Też startowałem. A w Baśkę grasz? W Baśkę nie. W Baśkę nie grasz? Nie no, Baśkę to ja z Baśką to się kocham, a nie gram. A ja w Baśkę gram, to jest bardzo dobrze. Nie. Piękna gra, naprawdę. No, możliwe, no ale ja wolę inne Baśki. No. Mam, zresztą mamę Barbarę, chciałem zauważyć. Ma 90 lat już, trochę starsza od ciebie. No słuchaj prezesie, no to powiedz nam, co ciebie sprowadza tutaj do nas, bo po co ty tutaj w ogóle się wałęsasz? No ja tak się wszędzie wałęsam i walczę z socjalizmem. No. A socjalizm? Aha. I jak ten socjalizm jest, czy go nie ma? Socjalizm się ma świetnie, ma się świetnie. On się rozplenia. Rozplenia się, tak, ja zgadzam się. Przy pomocy Unii Europejskiej, ja myślę. Przy pomocy Unii Europejskiej wszystko się zgadza. No ale tak, ja pamiętam, kiedyś z tobą gadałem i ty szedłeś do Unii, zostałeś europarlamentarzystą. Dlaczego ty tam poszedłeś? Po co? No właśnie po to. Jak ty ich nie kochasz. Żeby walczyć z socjalizmem, no i tam. No i tam walczyłeś. No parę razy mnie tam pozywali do sądu, tam nawet jakąś grzywnę mi updali, bo to musieli oddać. A oddali? Oddali. No to tak wygrałeś. Oddali, wygrałem z nimi łajdakami. No tak, ale ty tam jednemu to nawet, bo niemu chyba w zęby dałeś. A to nie tamto w Polsce. A to czemu to było tak, temu Boni? Bo ja tak go Boniego pamiętam, że kawał łobuza tutaj Solidarności. No, taka drobna. On od bezrobocia się zajmował niby. Taka drobna menda. On tam był na liście specjalnej. Macierewicza. A o Macierewicza, Macierewicz go tam. No i ja to podałem, no i on wtedy mówił, stał na trybunie sejmowej i mówił jak można jego posądzać o tym, że był agentem, no, wymyślał mi od ostatnich. Jeszcze ci nawet. Ja byłem autorem, wymyślał od ostatnich idiotów, którzy mogą go posądzać, a po kilku tak się przyznał, że był agentem. Jednak się przyznał. I nie raczył przeprosić. Aha, no i ty mu tam nie żyłeś sprawiedliwości. Ja powiedziałem, że jak mi przeprosi, to oberwie, no więc przeprosił. Dostał wszelkie. Tak, no, ale co? Został spoliczkowany, nie wszczęgał. A, policzek. Taki policzek, to znaczy wyzwałeś go na pojedynek. No, ale chciałem, ale nie przyjął. Tak. Nie, taki to tam, nie, to nie jest szlachcic. Nie, to nie szlachcic. No bo ja jestem szlachcic, ja po kądzieli tak. Mama Dąbrowicz, herbu Podkowa, a ojciec też szlachcic Ziębiński, żołnierz niezłomny zresztą. To też był on zresztą, bo on nie należało go policzkować, ale dopiero potem zobaczyłem, że ten... W kodeksie Boziewicza, że kapuziołnie nie przysługują prawa honorowe. No właśnie. To trzeba go kijami obić. Trzeba go oblać tamten. Policzkowanie ten kwas albo coś. No kawał diabła tego, bo no, pamiętam go, tego Boniego. Kawał diabła, taki drobny. No ale taki, on tu w Solidarności tutaj od bezrobocia był specjalistą. No. Możliwe. No dobra. No, ale, za młodziaca był specjalistą od cyfryzacji. Cyfryzacji, aha, no cyfra się znał. No dobra, wracamy do sprawy tutaj, bo ty jesteś znany, bo tu dzisiaj generał Jan Gustaw Grudniewski, komendant Polski Drużyny Strzeleckich, znacie się, nie? Znam generał. No więc on tu mi dzisiaj powiedział, żebym cię zapytał o twoją prorosyjskość, dlaczego ty tak jesteś prorosyjski i tak o tej Rosji dobrze mówisz. O. Ja nie jestem prorosyjski, ja jestem propolski. Propolski, natomiast nie pozwalam mówić o Rosji różnych głupot i kłamstw. Bo jeżeli mamy podejmować jakieś decyzje, no to musimy podejmować decyzje na podstawie prawdziwych przesłanek, nie? I nie można wygadywać głupoty. Potem najgorsze jest to, że ci wygadują te głupoty, no bo to sami w nie wierzą. No tak, sami w to nie wierzą, ale mówią. Nie wierzą właśnie. A wierzą jeszcze. Sami uwierzyli. Uwierzyli w to, co mówią. Aha, to tak to jest. Także na przykład. To nie dobre. Powiedzmy sobie jasno, no. Mamy takie dwa państwa, jedno się nazywa Ukraina, drugie Rosja.
No tak. Prawda? No i teraz ludzie mówią, że ta Ukraina to może wygrać wojnę z Rosją. Ale zaraz, ale czy to jest wojna ukraińsko-rosyjska? No. To jest bratobójcza wojna, ale ja mam inne zdanie zupełnie swojego przyjacielu. Ale... Bo to jest tak, to jest wojna amerykańsko-rosyjska na terenie Ukrainy. No, no inaczej tego nie nazwę. Znaczy, bo to tak działa. Znaczy Amerykanie będą się bili do ostatniego Ukraińca, to jest jasne. No to o czym gadać? Ale formalnie jest to wojna ukraińsko-rosyjska. No. I teraz dajmy sobie sprawę. Jeżeli ktoś wierzy, że Ukraina tę wojnę może wygrać. Jak może wygrać? Powiedzmy, że może teoretycznie wygrać. Tak. To znaczy, że popiera państwo, które jest silniejsze, graniczy z nami i ma pretensje do Przemyśla, Chełma. Banderowcy, no Wołyń, pamiętamy Wołyń. Rzeszowa. No pamiętamy Wołyń. Tak, Gorlic, a nawet Tarnowa niektórzy mają. Jasne. Także, także przepraszam bardzo, to jakiś nonsens kompletnie. Kompletnie. Rosja nie ma do nas pretensji, żeby to jasno powiedzieć. Rosja nie ma do Polski żadnych pretensji terytorialnych, prawda? No, jest... Aktualnie nie ma. No, no nie ma, no, no właśnie. No, no. No ale dobra, no ale to znaczy nie jesteś prorosyjski w żadnym sobie, tylko... Jestem po prostu propolski, powtarzam, że musimy mówić prawdę, bo... Prawda nas wyzwoli. Jeżeli chcemy podejmować decyzję, to musimy znać prawdę. No. Jan Paweł II mówił, mówcie prawdę, bo prawda nas wyzwoli. No, no i tak wyzwoli. No to jest cytat Pisma Świętego. No ale teraz dobra, no ale powiedz mi, bo ty jesteś szefem tej partii, jak ona się nazywa teraz? Korwin. No bo teraz jest jeszcze jakaś nowa partia, wolność, jakaś inna, ile tych partii? Tak. Co to jest? Teraz bo to Dziambor tam chyba tam. Tak, zdarzało. Mamy teraz już bo u was. Tak, mamy teraz 4 partie w Konfederacji, a nie 3. 4, aha. I dlaczego tak się rozczłonkowaliście? Tam się pokłóciło się 2 panów, ale... Jeden pan z drugim panem nie mógł... Tak, to nie jest, no, to nie jest spór ideologiczny. Tak. Tylko personalny. Raczej. No rozumiem, ale mój ojciec, świętej pamięci Tadeusz, żołnierz niezłomny, który w 1948 chciał wysadzić pomnik żołnierzy radzieckich, no bo mu się nie podobał, no zresztą to była legalna organizacja radziecka, dostałem teraz materiały z IPN-u, no i proszę ja ciebie, to powiedział mi synu, ty się do żadnej partii nie zapisuj, no bo partie to są mafie i tylko o swoich członków dbają, a tylko mówią, że dla społeczeństwa coś robią. Co ty sądzisz o tych partiach? No to akurat, ty jesteś towarzysz partyjny. No akurat mam już w tej partii jestem 40 lat rozmaity i jakoś nic za swoich członków nie załatwiamy, więc... Nic nie załatwiłeś? Nie, nikomu mieszkanie nie załatwiłeś, samochodu nie dałeś? No przecież kiedyś to dawali talony na samochody w partii, no, towarzysz. Kiedyś tam było, ale ja nie byłem w tej partii. Ty tamtej partii nie należałeś. Ja tamtej należałem, ale byłem do bratniej partii należałem. Jaka do bratnia? SD należałem. SD, Stronnictwo Demokratyczne. SD, tak, to była taka partia, która... Przyczepka. No ona się składała z ludźmi, którzy za cholerę nie chcieli być PZP. No i przedsiębiorcy byli tam. Tak, no to ja byli różni, albo rzemieślnicy, albo lekarze i adwokaci, to były takie dwie. A ty byłeś lekarzem czy adwokatem? Ja ani jednym dyrygentem byłem zwyczajnym. No ale ty w ogóle jak ty masz zawód tak naprawdę, oprócz prezesa? No ja jestem tak naprawdę jestem uczonym, też zajmuję się socjocybernetyką i teorią. I teorią podejmowania decyzji się zajmuję. Teorią? A praktykiem to nie jesteś? Też, jesteś praktykiem gdzieś tam? Też podejmuję decyzję, wiesz jak to jest. No, jako prezes partii muszę podejmować decyzję. No, ja taki wiem. Słynny dowcip z czasów komuny, jak dyrektor zachorował na nerwicę. Aha. No i lekarzom powiedzieli, że nie może podejmować tylu decyzji, więc, no. Więc wziął sobie urlop i poszedł do PGR-u. W PGR-ze go przydzielili do obierania kartofli. No, tak. No i po godzinie już dostał ataku nerwicy, bo co kartofa to decyzja, czy wyjąć oczko, czy nie wyjąć oczko. No też. No i starożytne decyzje podejmować. Trzeba było podejmować. W każdej sytuacji trzeba umieć podejmować i decyzję i to szybko. Tak. Bo jak ktoś za długo decyzję podejmuje, to podejmą za niego. Tak jest. A to nie uważasz, że towarzysze partii nie podejmują decyzję za obywateli? Dzisiaj? No dzisiaj. Tak jest. Dzisiaj no. Od tego są partie w zasadzie. One mają władzę. To mają władzę, tylko kto się ją dał. Ja przypominam, że to w Świdnicy kiedyś taka pani mnie spytała, czy pan nie uważa, panie prezesie, że tych wszystkich posłów to warto by poddać badaniom psychiatrycznym. O, i to jest słuszne. Ja powiedziałem, propozycja. Propozycja. Powiedziałem oczywiście. A ty się nie badałeś? Ale najpierw, chwileczkę, ale najpierw tych, co ich zabrali. Też. Nie no, jakie społeczeństwo, taka i władza, no wiadomo skąd to się wyraza. Ale wracając do tematu wyborów i demokracji, czy ty uważasz, że w ogóle istnieje jakaś demokracja na świecie, w Polsce? Bo ja uważam, że nie ma demokracji. Ja nie zgadzam się. To jest jakaś ideologia, tak jak komunizm, tak demokracja jest fikcją dla mnie. Nie ma tego. Demokracja jest bardzo złym ustrojem tragicznym. Natomiast no są kraje, które jakoś to dają radę z demokracją. Stany Zjednoczone? Nie. To szantal świata jest. Szwajcaria daje sobie radę. A to mają demokrację tam? Szwajcaria i San Marino.
Aha. San Marino. Republika San Marino. Właśnie to wszystko. A tak tu nie ma demokracji. Reszta demokracji. Nie, bo to u nas na przykład to mamy partiokrację. Nie uważasz, żeby prezes mówi, kto ma być pierwszy na liście i tak ustalają. No ale ludzie, to jest partiokracja. Ale ludzie mają prawo na tego pierwszego nie głosować. No mają, ale generalnie ale to jest sterowane w ten sposób. Nie sterowane. A ty prezes dajesz też kogoś pierwszego na liście, no, ustawiasz? No oczywiście, że musisz ustalić. Muszę urzędać na listę, inaczej. Inaczej to nie będziesz miał listy. Oczywiście. Ktoś nie, no bo ja kiedyś kandydowałem z takiej, popis był, pamiętasz? Był popis taki. Był popis. I dla popisu se poszedłem kandydować, nie? I kandydowałem do sejmiku wojewódzkiego, no i takie coś było, że oni z tego popisu, to oni tam, jak chodziłem na Kaszubach, jeździłem autobusem, zbierałem te podpisy pod moją listą, nie? No ale niektórzy napisali, że tylko na mnie chcą podpis dawać, a nie na całą listę tam, co zbierałem. I napisali odrębny podpis na dole listy, napisali dla Sławomira Ziębińskiego. No jak ja przyjechałem do sztabu popisu w Sopocie, no to tamten cały tam, bo był Grzegorz Szczęczyk, był tam z tego spisa, a tam jeszcze drugi tam był z popisa, nie? No to wiesz co zrobili? Powiedzieli, że to trzeba uciąć to na marginesie, nie? A ja mówię do Grzegorza, mówię, słuchaj, no jak tak można, jak to jest fałszowanie. No i kurde, w ten sposób zostałem wyaliowany, w ogóle mnie wyrzucili. Nie mogłem już kandydować z popisu. Taki był mój popis. Pamiętam te wybory. No więc tak to robią. No, no dobrze. Ale dopiski na listach nie powodują nieważności nic. Nie. Dopisek powinien być, bo nie wolno obcinać tego dopisu. Lista fałszowana. Nie powodują nieważności listy. No ważna lista była, tylko tam było jednoznacznie napisane, że tylko na mnie była ten podpis. No to jeden głos, bo mniej, no i tyle, no ale nim to nie pasowało. No niestety, tym macherom, bo to są macherzy. No ja sam byłem 3 razy szefem sztabu wyborczych, Wolność, Solidarność i tak dalej, różnych tam ruchów oburzonych działałem i byłem szefem tych, no ale ja ci powiem... U Ciesielczyka, tak? Też, ale nie u Ciesielczyka, bo Ciesielczyk to mały pionek, ale tylko udaje wielkiego. A generalnie sprawa wygląda w ten sposób, on teraz założył partię, która nie jest partią. Słyszałeś o takiej antypartii, partii? No to jest bzdura, a jest zarejestrowana jako partia. No to fikcja, no sam sobie przeczą. No ja dostaję od nich co chwilę jakieś... Tak, sami sobie przeczą. Tutaj taki był mój kolega, który był tutaj szefem tej partii na Gdańsk, to on siedział w kiciu, bo powiedział sędzi, że... Sumienie jej nie da spać spokojnie, bo obywatelowi, który siedział w więzieniu, nie dał pochować matki. I za to został na 8 dni zamknięty. No to ja potem tutaj w programie Obserwator w telewizji o tym mówiliśmy. No ale to teraz już nie jest szef tej partii, bo już nam odcieszyć się przed. Ja miałem za komuny problem, bo usiłowałem tłumaczyć prokuratorowi, który mi zarzucał, że staram się pogorszyć stosunki ze Związkiem Sowieckim. O, i znowu widzisz. Na co ja powiedziałem, to nieprawda. O. Ja działam na rzecz polepszenia stosunków ze Związkiem Sowieckim, bo chcę oderwać od Związku Sowieckiego Ukrainę i Białoruś. A to ty chciałeś oderwać. Jak oderwiemy Ukrainę i Białoruś, to wtedy Związek Sowiecki nie będzie z nami sąsiadował. Nam się stosunki polepszą, bo lepsze stosunki z sąsiadami, sąsiadu, nie? No ale się nie polepszyły. No bo teraz mur zbudowaliśmy. Ale to nie, no to już jest nasza własna wina, to jest... No jak nasza wina, no jak tutaj nam tu tych uchodźców napychali. No po co ten mur budowali? Mój kolega strzelec na granicy tam stał i pilnował, bo te uchodźcy przechodzili. Ludzie... No to o co tu chodzi? Ale ty zdajesz sobie sprawę, że w tej chwili będziemy mieli... Mury chińskie. Nie, będziemy mieli armię rosyjską na granicy. No to będziemy mieli, bo Białoruś... No, ale ja wcale nie chciałem się... Ale zaraz, ale przecież Łukaszenko jest jakby marionetką teraz Putina, no. Ale no to wiesz o tym, dobrze, że oni mają generała i podporządkowane już generałom rosyjskim. Dobrze, że powiedziałeś, że jest teraz. No teraz, jest, tu i teraz. A wiesz od kiedy jest konkretnie? No to nie, no bo podpisał jakieś porozumienie. Podpisał porozumienie, i teraz już musi robić to. Bo jego ekscelencja Włodzimierz Putin przestawił pistolet do głowy. Autentycznie. A widziałeś to? Znaczy nie pistolet w sensie fizycznym, a, tak. Tylko ja ci mogę powiedzieć, jak wygląda ta rozmowa. No to powiedz. No na w ten sposób. Drogi Aleksandrze, no. Słuchaj to, już w tej chwili ci nikt nie pomoże, zadarłeś z własnym narodem, no. Ta, z Polską zadarłeś, z Ukrainą zadarłeś, Litwą zadarłeś, w Ameryce już się zmienił prezydent, już nie ma Trumpa, z Unią Europejską zadarłeś, więc ci już w tej chwili nikt nie pomoże, w tej chwili jest 9 września. No. Jutro, 10 września, wojska rosyjskie w ramach ćwiczeń zapadnie, wchodzą na Białoruś. Zapadną. I jak nie podpiszesz, to już nie wyjdą. Nie wyjdą. No i on podpisał. Nie musiał. I w tej chwili, jutro, w przyszłym roku, od 2023 roku,
również zostaną zjednoczone armie i... No tak, już taka umowa jest... Już miało być będzie. No tak, ale tak. Uwaga, no. Jeżeli z jakichś powodów jego ekscelencja Włodzimierz Putin przestanie być jego ekscelencją, może być, i go wyrzuca, co możliwe, a to wtedy mogę się założyć, że jego ekscelencja ten Łukaszenka powie, te wszystkie umowy są nieważne, nieważne, tego nigdy nie podpisze, no to oszustwo. No, ze względu na stan zdrowia może odejść. I wtedy będziemy mieli Białoruś, a nie Rosję na granicy. Ale czy masz jakieś przecieki z FSB, czy ja? Ale mam znajomych w Rosji. Mam znajomych w Rosji i wiesz, że zdajesz sobie sprawę, że ja wolę mieć na granicy 3000 uchodźców, niż mieć armię rosyjską. No dobra, no ale jak ty widzisz, jak to widzisz tą wojnę, bo to amerykańsko-rosyjską na terenie Ukrainy? Mamy już 10 milionów Ukraińców w Polsce, w Gdańsku mamy 150 tysięcy, mamy prezydent ukraińską Dulkiewicz, bo to jest prezydent z korzeniami ukraińskimi, ona tak nawet mówi śpiewnie. I proszę ciebie, jak ty widzisz, bo będą wybory samorządowe, będą, tak? No ale to, oni nie głosują przynajmniej. Ale mogą, mają PESEL, ale to zaraz będą głosować. Poczekaj, to jest wszystko tylko kwestia chwili, bo to jak to tylko to się nie pociągnie. Jest takie proste. Nie jest takie proste, jak mają mieszkańcami są tego terenu do samorządu, mogą kandydować. Bo nawet jak tutaj taki Murzyn jest u nas, jest szefem, to on tutaj jest szefem dla... Nie wiem, jak to jest. Że został szefem Nadbałtyckiego Centrum Kultury, a on jest Murzyn. Bo moim zdaniem do samorządu gminnego, do gminnego to powinni głosować. No będą głosować. No to jeżeli do gminy, czy na prezydenta też Gdańska. Ale do wojewódzkiego. Ale na prezydenta Gdańska. Ja mówię, mogą głosować. Na prezydenta Gdańska mogą kandydować do Rady Miasta. Będą mu kandydować. I za chwilę, jak oni są zorganizowani. I oni będą mogli pół Rady Miasta zająć Ukraińcy nam. I co będziemy mieli tutaj w Gdańsku? No na przykład. Bo ja nie mówię o innych miastach. Gdzie trochę więcej ludzi niż 150 tysięcy. No ale przepraszam, 150 tysięcy jest dużo, bo w Gdańsku jest trochę więcej, ale jak wejdzie połowa, a oni są zorganizowani, się Ukraińcy, Polacy nie chodzą na wybory. Nie przesadzaj. No nie chodzą. Nie przesadzaj, mamy nie 10 milionów, tylko mamy niecałe 4 miliony. Gdzie? Gdzie? W Polsce. No w tej chwili 5 milionów wjechało z wojny, a przedtem, przedtem już byli i pracowali. Ja mam tutaj jednego, co 4 lata jest u mnie w klatce, mieszka, ci z nimi rozmawiałem i on mi powiedział, że ma oko takie rozwalone, ja wiem, czemu on tak taki czerwony oko. A bo na Majdanie walczył, w Doniecku po Majdanie i kontraktowym był żołnierzem. Na Majdanie to jest. Ale nie, on tam w Doniecku walczył, bo w wojsku był ukraińskim i mu tam postrzeli go i ma takie oko na Maroko. I tu pracuje u nas 4 lata już. To jest Ukrainiec. No. Dowcip na tych słynnych schodach w Odessie. A no? Na tych słynnych schodach w Odessie. To na Krymie. Nie, Odessa nie jest na Krymie, tylko Jedysan, to jest Jedysan. Siedzi sobie dwóch żebraków. Przed jednym kartka z napisem walczyłem w Donbasie, a przed drugim kartka z napisem zbieram na wyjazd do Izraela. Dobra. Podchodzi turysta z Izraela. Podchodzi do tego, co zbiera, i on, u niego jest kapelusz pusty. No tak. A wtedy patrzyłem w Donbasie, ma pełen kapelusz pieniędzy. No właśnie. Więc podchodzi do tego i mówi, ty słuchaj, dlaczego ty piszesz, że walczyłeś, to powiedz, że walczyłeś w Kijowie. A ten drugi do niego wraca. Ty widzisz, ten goj z Ameryki, to on chce nas uczyć, jak mamy żebrać. Aha, no tak, no oni w Ameryce do wszystkich chcą uczyć nas wszystkiego. Ale wracając do naszej rzeczywistości realnej, będą wybory teraz do Sejmu kiedy? W przyszłym roku? W przyszłym. I ty kandydujesz na posła? No, zobaczymy na razie. Ale ty już ile razy już byłeś posłem? I której kadencji byłem 2 razy posłem, a raz posłem do Parlamentu Europejskiego. Aha, czyli to 3 razy można powiedzieć, że posłem Europarlamentu. A ty byś nie mógł mnie tam gdzieś na tego posła wrzucić? Bo ja nie należę do twojej partii, nie? No właśnie. No ale ja się nie mogę zapisać, bo ojciec mówił, że robię się, żeby się nie zapisywał. Ale ty nie możesz bez partyjnego wziąć na listę? Może. Możesz, ale nie chcesz. Nie chcesz? No to ja nie będę kandydował. Ale ja na prezydenta mogę kandydować. Na prezydenta. Gdańska mogę. No dobra, no to tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą dywagację. Dziękuję, żeś mnie odwiedził na moim pokładzie, Januszu. I kamracie, trzymaj się, nie daj się, nie dawaj się wciskać kitu. Nie daj się. Ahoj. To ty sobie nie dawaj się wciskać kitu. Dziękuję. Dobra, dziękujemy.